Witajcie na moim kanale. Dzisiaj unboxing mojego nowego gadżetu rowerowego, którym jest to lampka przednia marki Maktronik model Noise XTR03. Jest nowością na 2017 rok. Lampka się niedawno ukazała na rynku i sobie ją zamówiłem. Z tego co widzę, jest to pierwszy unboxing tego właśnie modelu na YouTubie. I dzisiaj chciałbym właśnie Wam zaprezentować jego zawartość oraz jakieś tam podstawowe jego parametry. Zrobię małą zapowiedź. Następny filmik, jaki nagram i wrzucę niebawem, być może jeszcze dzisiaj, będzie to porównanie tego modelu Noise XTR03 z moim poprzednim Maktronikiem, model Scream. Lampkę tą kupiłem w zeszłym roku, bardzo fajna, bardzo ją polecam. Ale takie małe porównanie chciałbym z nią zrobić, ale to zapraszam niebawem. Może na początek opakowanie. Jest to karton, normalnie mówiąc prosto karton, ale bardzo mi się podoba ten styl, ten pakunek, bardzo fajny. Co mamy z przodu? Informacje. Lampka rowerowa przednia, 5 lat gwarancji, 540 lumenów, możliwość wymiany akumulatora, ładowanie przez USB. Z boku za dużo nie ma, jakieś tam normy, nie normy. 750 lumenów w trybie boost, o tym za chwilkę. Trochę informacji z tyłu. Typ diody. Maksymalna jego standardowa moc 3,7 V, 3400 mAh w trybie 100%, czyli 540 lumenów do 5,5 godziny działania. To mnie bardzo cieszy. Bardzo fajne. Zasięg do 140 metrów. Kolejna informacja. Szczelność. Wodoszczelność IP64, znaczy tak naprawdę jest to i wodoszczelne, i pyłoszczelne. Odporne na upadki z 1 metra, aluminiowa obudowa, jakiś taki lock, czyli zabezpieczenie przed chyba przypadkowym włączeniem. I pamięć, czyli po prostu ostatnio używany tryb. Na pudełku też informacje, z jaką mocą świeci, przy ilu procentach, czyli mam tutaj tak naprawdę 5 trybów. 100% to jest 540 lumenów do 5,5 godzin, zasięg 140 metrów, kolejne to jest 50%, 275, czyli niewiele mniej od mojego Screama. Do 8,5 godziny, bardzo fajnie, zasięg 90 metrów, wystarczy. I oczywiście 10%, 54 lumeny do 41 godzin, 40 metrów. No teraz tak, no 100% fajnie do lasu, gdzie naprawdę potrzeba oświetlić sobie tą drogę porządnie. 50% myślę, że to będzie standardowa moc, z którą będę jeździł wieczorem na ulicy, gdzie te drogi no są tylko doświetlone przez lampy uliczne. Czyli generalnie słabo. 275 lumenów wystarczy mi spokojnie, żeby oświetlić sobie przed sobą asfalt, żeby widzieć ewentualne dziury, kanały i je bezpiecznie omijać. 10% przyda się, nie wiem, w parku, tam gdzie jest oświetlenie dość dobre i nie potrzebuje używać tych dwóch mocniejszych trybów, lub ewentualnie jeżeli jedziemy w grupie dużej, na przykład night biking, gdzie bywa nawet kilkaset osób, każdy ma lampkę, czy pchełkę, czy mocną, wtedy nie potrzebuje korzystać ani ze 100%, ani z 50%, 10% spokojnie wystarczy, żeby przed sobą troszkę tej drogi oświetlić i żeby być widocznym. Tryb flashing, czyli migający, nie jest to stroboskop. Stroboskop mamy tutaj w Screamie, trochę mnie on drażni, nie odpowiada mi ta częstotliwość, że tak powiem. Tutaj mamy 3 Hz, także bardzo fajnie. I tryb boost, tego się nie próbowałem,
750 lumenów na czas 30 sekund. Pewnie tam specjalny jakiś timer, który automatycznie odetnie nam zasilanie, czy też ewentualnie zmniejszy moc. Pewnie po to, żeby lampka się nie przegrzała, albo cokolwiek, 150 metrów. No i to trochę informacji, to co było z przodu, tam waga, pojemność baterii, wymiary i tak dalej. Także przechodzimy do otwarcia pudełka. Lampka i wszelkie tutaj dołączone akcesoria są w takim plastikowym pudełku. Kabelek USB z jednej strony zakończony standardowym wtykiem, z drugiej strony jest to micro USB. Czyli standard generalnie, jaki mamy w większości telefonach komórkowych. Akumulator Actronica 3400 mAh. Jest to akumulator typu 18650. Można takie na Allegro kupić w sklepach różnie od 5 do 80 zł w zależności od jakości. Pojemności też, bo o różnej pojemności są one dostępne. Dla porównania macie tutaj dwójne A, a to jest 18650. Lampka rowerowa Mactronic, aluminiowe, solidnie wykonane, tutaj z uchwytem rowerowym, na taki lekki zatrzask można powiedzieć. Gumki tutaj są na kierownicę, montaż bardzo fajnie. Obrót 360 stopni. O, i tu jest taki przycisk, żeby zwolnić z uchwytu. I tak wygląda sama lampka. Widoczność tutaj boczna. Z tyłu jest pokrywa komory dla akumulatora. Nie ma tu koszyczka na baterie standardowe, że tak powiem, tylko właśnie jest na ten duży akumulator. Po kolei tryby 100%, 50%, 10%, jak zwykła lampka. Tryb migające to jest fajne. To jest to, co właśnie cenię i bardzo lubię, a nie stroboskop. Lampka swoje waży. 185 gram. Pod spodem mamy tutaj widoczne gniazdo USB. Z tego podłączymy tak do powerbanka, żeby zobaczyć. Proszę bardzo, na czerwono świeci. Widzimy, że ładuje. Tu zatykamy. Bardzo fajnie. W zestawie oczywiście, czy nie oczywiście, kilka zestawów można kupić różnych, albo samą lampkę z tym zestawem, co pokazałem, czyli z jednym uchwytem, z kablem USB i z akumulatorem. Są zestawy 20 zł droższe. Ja kupiłem to w oficjalnym sklepie Mactronica na Allegro. Za 20 zł więcej macie drugi uchwyt na rower. To jest fajne, jeżeli macie, nie wiem, na przykład rower szosowy i górala. Nie musicie bawić się w przemianę tego uchwytu. To jest dokładnie to samo. Tylko po prostu tak. Naklika, proszę. Szybki montaż, szybki demontaż, to jest bardzo fajne. I na stałe można powiedzieć, że mamy uchwyt sobie zamontowany na rowerach. I w tym droższym komplecie jeszcze był uchwyt na kask. Uch-
ciężej wchodzi. Jest taki skokowy, tutaj mamy o ogranicznik. Z drugiej strony korbka, żeby sobie dokręcić. I możemy sobie zamontować na kask. Także to tyle na dzisiejszy filmik. Niebawem sobie takie małe porównanie modelu Scream i modelu Noise XTR03. Dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie.